Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam. Dlatego więc Żydzi tym bardziej usiłowali go zabić, bo nie tylko nie zachował szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. W odpowiedzi na to Jezus im mówił: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co sam czyni, jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który go posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie pod sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak również dał to Synowi, mieć życie w sobie. Dał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu. Nadchodzi bowiem godzina, kiedy wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego. I ci, którzy pełnią dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie do życia. Ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie do potępienia. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Sądzę tak, jak słyszę, a sąd mój jest sprawiedliwy. Szukam bowiem nie własnej woli, lecz woli tego, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Pozwólcie, że na początku wyrażę swoją radość z waszej tak licznej obecności w tym ostatnim dniu naszych rekolekcyjnych spotkań. Bardzo cieszę się też, że są wśród nas dzieci, bowiem to one dzisiaj będą w centrum naszej modlitwy. I tak kilka dni temu mówiłem o tych trzech bardzo istotnych zagrożeniach uderzających i w dzieci, i w młodzież, i w rodzinę. I po pierwsze, to jest to, że wielu ludzi przestaje się modlić. Po drugie, to, że wielu odeszło od trwania w jedności z Bogiem. I w końcu, po trzecie, to, że coraz bardziej brakuje miłości w domach. Ale dzisiaj chciałbym powiedzieć o czwartym, bardzo istotnym zagrożeniu. I to jest właśnie to zagrożenie, które wynika z treści, którymi się karmimy. Mam tutaj na myśli treści duchowe, związane z zatrutą kulturą. Zwróćmy uwagę na to, co dzisiaj prezentuje się nam przez telewizję, przez internet, jakie emitowane są filmy, jakie wydaje się książki, jakie gry komputerowe grają młodzi ludzie. I zdajemy sobie sprawę z tego, że znaczny procent tego wszystkiego, co jest tak łatwo dostępne, po prostu nam szkodzi. Szkodzi nie tyle naszym ciałom, co szkodzi naszym duszom. Bo walka dzisiaj o nasze dusze odbywa się na gruncie kultury. Nam wydaje się, że ci ludzie, którzy to wszystko wydają, produkują, wymyślają, to są ludzie, którzy są świetnie wykształceni, są wybitnymi pedagogami, znają potrzeby dzieci i wydają tylko i wyłącznie to, co jest dobre dla dzieci. A tak po prostu nie jest. Dzisiaj pieniądz rządzi tym przemysłem i wydaje się to, co się dobrze sprzedaje.
I najczęściej niestety, ale to, co się najlepiej sprzedaje, co jest najbardziej modne, najbardziej popularne, to są bardzo szkodliwe rzeczy. A ci, którzy to wszystko produkują, to nie są wierzący ludzie. To są wręcz przeciwnie ludzie, którzy żyją w wielkich ciemnościach. Którzy wręcz wyparli się Pana Boga. Robią wszystko, żeby zabić dusze chrześcijańskie. Żeby wyrzucić prawdę o Bogu z życia społecznego. Aby przygotować ludzi do łamania Bożych przykazań. I z pewnością wielką ignorancją wykazują się ci rodzice, którzy z jednej strony chodzą co niedzielę na msze święte, może nawet modlą się, chodzą na rekolekcje, ale z drugiej strony kupują swoim dzieciom jakieś szkodliwe zabawki, książki, filmy. Nie zwracają uwagi, co tam właściwie jest, jak to wpływa na rozwój tych dzieci, na ich relacje z Bogiem. A coraz więcej rodziców, ale przede wszystkim wychowawców i nauczycieli zwraca uwagę, że coś straszliwego dzieje się dzisiaj z dziećmi. Że jeszcze nigdy nie było z nimi tak źle. Że już zupełnie małe dzieci potrafią świadomie buntować się przeciwko i Panu Bogu, i rodzicom. Że są zdolne do największego zła. I kto je do tego przygotował? Co takiego wydarzyło się, że zamiast dobra i rozwoju tych wszelkich darów, które Pan Bóg im dał, a więc czystego serca, miłości, budowania relacji z Panem Bogiem, pokory, rodzą się w nich i kształtują najgorsze cechy. I tutaj niestety trzeba uderzyć się w piersi, że przyczyniliśmy się do tego my, milcząc na to zło, które dzisiaj tak łatwo jest dostępne, jest wszechobecne i niejednokrotnie właśnie sami przekazujemy dzieciom, nie zastanawiając się zbytnio, czy kupując jakąś zabawkę, książkę, idąc do kina na niewłaściwy film, wspieram tych ludzi, którzy na co dzień zwalczają Pana Boga i chcą odebrać waszym dzieciom chrześcijańskie dusze. Na pewno potrzeba wielkiej mądrości i roztropności. Potrzeba bardzo konkretnej wiedzy. I na co zwracać uwagę? Przede wszystkim trzeba odrzucić te wszystkie treści, książki, filmy, zabawki, które promują magię, okultyzm, przedstawiają jakichś czarodziejów, wróżki. Bo to wszystko przygotowuje dzieci do odrzucenia pierwszego przykazania. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Tego rodzaju treści wmawiają dzieciom, że jeżeli chcemy coś osiągnąć, to trzeba wypowiadać jakieś zaklęcia, zamiast modlić się. Wmawiają dzieciom, że mają jakieś nadprzyrodzone moce, a źródłem wszelkiej mocy nadprzyrodzonej jest tylko Bóg. A wszystko, co nadprzyrodzone, pochodzi od złych duchów. I niestety pod wpływem tych treści dzieci później wchodzą w bardzo konkretne problemy duchowe, no które już są w obrębie zainteresowań księży egzorcystów. A to już są bardzo poważne problemy. Należy odrzucić wszystkiego rodzaju treści, książki, filmy, gry, które odwołują się też do śmierci, do demonów, przedstawiają świat umarłych, jakieś wampiry, zombie. Jestem przerażony, jak widzę, że na przykład jakieś dziecko jest ubrane w koszulkę, czy ma jakąś czapkę, spodenki i tam jest trupia czaszka. Albo że na zabawkach są trupie czaszki. Bo trupia czaszka jest symbolem śmierci, a więc tego, co demoniczne. Synonimem dzieciństwa ma być radość, życie, a nie oswajanie dzieci ze śmiercią. Bo nie dziwmy się później, że dzieci traktują śmierć jak zabawę. Właśnie niedawno w mediach słyszeliśmy o tym, że pojawiły się jakieś takie gry internetowe. Samobójstwo. I że dzieciaki traktują samobójstwo jako zabawę, rozrywkę. A tymczasem jest to jeden z najcięższych grzechów, jakie może popełnić człowiek. Przecież to jest to samo. To samo zło. Zabić człowieka czy zabić samego siebie. Jest to grzech, który sprowadza człowieka na wieczne potępienie. A więc nie można być obojętnym, kiedy rodzic oswaja dzieci z taką symboliką. Albo przebiera dzieci w jakieś diabły, jakieś czapeczki z rogami. Przebiera dzieci na Halloween w jakieś upiory. To diabeł się cieszy, że rodzic, który ochrzcił swoje dziecko, później upodabnia to dziecko do świata upadłych duchów. I cząstka tego zła niestety zostanie w duszy dziecka. Wcześniej czy później odezwie się. Kolejną przestrzenią, na którą trzeba zwracać uwagę, aby tego
nie kupować, żeby to wyeliminować z życia dzieci. To są te wszystkie treści, w których pojawia się przemoc. I tutaj przede wszystkim to są gry komputerowe. Ta przemoc dzisiaj ukazana jest bardzo realistycznie. Ta przemoc była też i kiedyś, ale właśnie nie taka dosłowna jak teraz. I dzisiaj, kiedy ci młodzi ludzie długimi godzinami grają w te gry, gdzie się zabijają, zadają komuś cierpienie i to jest pokazane tak bardzo detalicznie, to oni się z tym oswajają i nie mają problemu, żeby później to cierpienie zadać na przykład koledze czy koleżance w szkole. Dosłownie wczoraj otrzymałem maila od pewnej koleżanki, która mówi, że w tym mieście, gdzie ona pracuje, coraz więcej jest przypadków, że młodzi chłopcy, jeszcze podstawówka, pobili się nawzajem, ale w taki sposób, że doszło do zagrożenia życia. Kiedyś przecież chłopcy też się bili, czy tam dziewczynki, źle wychowane. Ale jak się pojawiła pierwsza krew, to już wiadomo było, że trzeba przestać. A dzisiaj? No, są już tak oswojeni z tym widokiem krwi, że to się zaczyna frajda. No to teraz zaczyna się zabawa. Ale to się może bardzo źle skończyć. Trzeba też uważać na te wszystkie książki, bajki, filmy, gdzie promowane jest złe zachowanie, złe wzorce. Właśnie. Niegrzeczny chłopiec, chłopiec, który kłamie, oszukuje, cwaniakuje. Dzisiaj są całe serie i książek, i filmów, których bohater to właśnie taki niegrzeczny chłopiec. I babcie później kupują na gwiazdkę swoim wnuczkom takie książki, bo są modne, bo pani w sklepie poleciła, bo to się świetnie sprzedaje. Dziecko to czyta i widzi. Bohaterem jest niegrzeczny chłopczyk. No więc ja też taki będę. To będę bohaterem. Zwrócę na siebie uwagę. Nie dziwmy się, że później są problemy wychowawcze z dziećmi. Warto też zwrócić uwagę na to wszystko, co eliminuje z nas zdolność do kochania, do współczucia. Dzisiaj wielkim problemem są te treści, które kształtują w nas egoizm, stawiają nas w centrum. Nas, nasze potrzeby albo nasz wygląd. Właśnie w tym przypadku to szczególnie dotyczy treści dla dziewczynek. Mam być piękna, mam być atrakcyjna, mieć długie nogi, idealną figurę. I zamiast myśleć, że moja wartość związana jest z cechami, które w sobie mam, na przykład prawdomównością, pracowitością, poczuciem humoru, wiarą, to liczy się mój wygląd. Albo to, ile dziewczyna ma chłopaków, z iloma się całowała i tak dalej. I to niszczy, to śmiertelnie niszczy, odbiera niewinność dzieci. I z tym też się wiąże kolejna sfera. Właśnie ta, która promuje erotykę bądź pornograficzne treści. I to dosłownie w treściach przeznaczonych dla dzieci. Jest tego coraz więcej. Proszę zwracać szczególną uwagę na kanały muzyczne. Bo to jest właśnie to pierwsze źródło wchodzenia dzieci i rozbudzania ich w tej materii. A raz rozbudzone dziecko nie opanujesz tak łatwo. To już się za dzieciakiem wleczy. I też będziesz miał z nim bardzo poważne problemy. Ale też trzeba uważać na to wszystko, na te wszystkie zabawki, które uzależniają wasze dzieci. No i domyślamy się, co to dzisiaj jest. No telefony komórkowe, tablety. Jeszcze do niedawna mówiono, że no to jest taki świetny prezent na pierwszą komunię świętą, żeby dziecko dostało komórkę. I wmawiano rodzicom, że no teraz masz kontakt ze swoim dzieckiem, wiesz, co się z nim dzieje. A przepraszam, czy ktokolwiek z was tutaj obecnych, starszych niż 30 lat, to też miał komórkę? No nie miał, bo tego po prostu wtedy nie było. Jakoś wasi rodzice sobie radzili. A może nie tylko, że radzili, ale mieli większą wiarę w to, że jest jeszcze Boża opatrzność. Że ci meteor na głowę nie spadnie w drodze ze szkoły. Że wrócisz bezpiecznie, bo się modlili o twoje bezpieczeństwo. Nie potrzebowali tej smyczy. Smyczy, która może daje ci jakieś poczucie bezpieczeństwa i troski o dziecka, ale z drugiej strony jednak uzależnia dzieci. My dorośli sobie z tym nie radzimy, a co dopiero dzieci. I siedzą później przed tymi komórkami w szkołach, na ulicach, na przystankach, nie potrafią ze sobą rozmawiać. Nie wolno w to wchodzić. A wmawia się dzisiaj, że to jest świetny prezent dla dziecka, które idzie do przedszkola. Telefon komórkowy. No, można by jeszcze długo na ten temat mówić. Ja tylko pokrótce zwracam uwagę na to wszystko, co trzeba omijać. Na pewno odwołuję się do waszej mądrości, roztropności, do modlitwy. Ale teraz warto zastanowić się, jak temu przeciwdziałać. Bo w istocie nawałnica tych zagrożeń powoduje bardzo
konkretny lęk u rodziców, wręcz przerażenie, świadomość własnej bezsilności. Ale tak być nie może. Nie może być tak, żeby rodzic nie mógł spokojnie spać o swoje dziecko. Z jednej strony, owszem, troszczymy się o te dzieci, ale mamy też świadomość, że nie jesteśmy z nimi 24 godziny na dobę. Kiedyś większą uwagę zwracano na ciało, bezpieczeństwo ciała dziecka, no bo wielkim problemem były choroby. Dzisiaj trzeba wielką uwagę zwrócić na to, co dzieje się z duszą dziecka, bo to jest dzisiaj bardzo atakowane. Ale o ile łatwo jest zadbać o ciało dziecka, to tyle trudniej jest zadbać o życie duchowe, o duszę, bo do końca nie mamy wglądu w to, co dzieje się w dziecku. Kiedy dziecko choruje, to widać. Kiedy dzieje się coś niedobrego. Ale jeżeli dzieje się coś w duszy, owszem, to też widać, ale trzeba się nauczyć czytać te znaki. Dziecko staje się małomówne, zamyka się w sobie, agresywne, nie może w nocy spać, czuje się źle, samotnie i tak dalej. I trzeba wtedy reagować, ale żeby reagować, trzeba przy tym dziecku być. A więc mamy tę świadomość, że nie mamy do końca wglądu w duszę dzieci. Co wtedy robić? Trzeba szukać pomocy z nieba i o tę pomoc wołać i prosić. I w sposób szczególny zachęcam do tego, żebyście się modlili i prosili o wstawiennictwo świętych. Namawiam ostatnio szczególnie do oddawania swoich dzieci świętemu Józefowi. Tak jak powiedziałem, ktoś kiedyś powiedział, jakiś mistyk, powtarzając zresztą słowa, które powiedział Pan Jezus do tej osoby, że w tych czasach ostatecznych, kiedy będzie wyjątkowe nasilenie zła, przemocy, trzeba będzie modlić się do świętego Józefa. A więc uważam, że te czasy nadeszły. Dlaczego właśnie do niego? Podam kilka argumentów. Po pierwsze dlatego, że sam Bóg wybrał go na opiekuna swojego syna. A więc jeżeli Bóg mu zaufał, to czy my nie możemy mu zaufać? Tym bardziej powinniśmy zrobić to samo. Święty Józef ochronił Jezusa Chrystusa pod każdym aspektem. Ochronił jego ciało, ochronił jego życie. Wiemy doskonale, że niedługo po przyjściu na świat Jezusa Chrystusa, kiedy Herod, król Herod, dowiedział się o jego narodzinach, wydał dekret, żeby zabić wszystkich chłopców w wieku do lat 2, bo przestraszył się, że oto wyrasta mu jakieś zagrożenie. I co zrobił święty Józef? Zaopiekował się Jezusem, zaopiekował się Maryją, uciekli do Egiptu i tam spędził z nimi, chroniąc ich skutecznie tak długo, jak trzeba było. A więc też uważam, że święty Józef ochroni życie, zdrowie waszych dzieci. Zresztą mógłbym tutaj podać wiele przykładów, kiedy to też święty Józef wręcz ocalił życie na przykład dzieci, młodych ludzi, dorosłych, na przykład z wypadków samochodowych. Kiedy właśnie do świętego Józefa modlono się wtedy, kiedy ktoś ciężko zachorował. Święty Józef też chroni duszę. Chronił duszę Jezusa Chrystusa, to znaczy kształtował ją. Wy na pewno wiele wysiłku wkładacie w rozwój, prawidłowe kształtowanie dusz waszych dzieci. Uczycie je modlitwy, prowadzicie na msze święte, uczycie katechizmu, czytacie z nimi Pismo Święte. To jest wszystko bardzo ważne. Ale też, tak jak powiedziałem, dzisiaj wystarczy zaledwie jedna książka, jeden film, aby zatruć życie duchowe dziecka, aby odebrać mu wiarę. I dlatego warto oddać swoje dziecko świętemu Józefowi. On świetnie wprowadził Jezusa w życie duchowe. Dał mu bardzo konkretną wiedzę o Bogu, o wierze. Pamiętamy tę scenę, kiedy Jezus, 12-letni, znajduje się w świątyni. Obok niego siedzą faryzeusze, uczeni w piśmie i zadają mu pytania. I nikt nie może sprostać jego wiedzy. Skąd posiadał tę wiedzę? Czy tylko dlatego, że był Bogiem? Że miał jakiś nadprzyrodzony dostęp do wiedzy, której normalny człowiek nie posiada? No, być może tak. Ale też nie można zapominać o tej wiedzy, którą mógł posiąść od swoich rodziców. Święty Józef był pobożnym Żydem, a obowiązek wprowadzania dzieci w życie duchowe, przekazywania wiedzy, spoczywał na mężczyznach i z pewnością robił to właśnie on. Święty Józef jest też znakomitym wychowawcą. Nic nie wiemy na temat wczesnego etapu życia Jezusa. Czy był grzeczny, czy był niegrzeczny? No domyślamy się, że był grzeczny. Ale właśnie zaraz po tej scenie, kiedy Jezus został odnaleziony w świątyni, jest takie zdanie w Ewangeliach, w którym pisze: i był im poddany, to znaczy swoim rodzicom. A więc był grzeczny.
Wielu rodziców ma ten problem ze swoimi dziećmi. I mówią, no, mogłoby się przytrafić jakieś bardziej usłuchane, ale tak łatwo nie jest. I co wtedy robić? Oczywiście, też warto modlić się do świętego Józefa. Ale zwróćmy uwagę, że to nie jest tylko kwestia modlitwy. Warto naśladować jego metody wychowawcze. Niewiele też wiemy na temat tych metod wychowawczych, ale tak myślałem nad tym dość długo i doszedłem do takich trzech, uważam, pewnych spraw. W tej metodzie wychowawczej była miłość, była praca i była modlitwa. I nie tylko trzeba modlić się do świętego Józefa, ale naśladować jego metody wychowawcze. Nie trzeba wtedy martwić się o dzieci. Warto też oddać świętemu Józefowi swoje dziecko pod kątem właśnie tego, że święty Józef pięknie pomógł Jezusowi odczytać jego powołanie. Kim on tak naprawdę jest. I chociaż też tego nie ma wprost napisanego w Piśmie Świętym, w Ewangeliach, to możemy znaleźć taki klucz, który znajduje się właśnie w dzisiejszej Ewangelii. Otóż Jezus mówi, Syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Niektórzy rodzice mają wyrzuty sumienia. Otóż nie potrafiłem dobrze przekazać dziecku wzorca, co to znaczy być mężem, ojcem, żoną, matką. Nie pomogłem mu odnaleźć jego powołania. Nie pomogłem mu w wyborze właściwej ścieżki życia i teraz widzę, jak on się męczy. Widzę, że źle wybiera. Coś w tym jest. Jest w tym trochę prawdy. Wczoraj usłyszałem takie zdanie w radiu, że to jest jakiś paradoks. Że na tym etapie życia, kiedy dziecko jest najgłupsze, musi podejmować decyzje na całe życie. No czy tak nie jest? Tak jest. A często właśnie brakuje pomocy rodzica. Albo jak rodzic coś radzi dobrze dziecku, to dziecko i tak nie słucha, chce po swojemu. I tutaj właśnie przychodzi pomoc z nieba, świętego Józefa. Kolejna bardzo ważna przestrzeń pomocy świętego Józefa. Święty Józef uchodzi za tego, który był najczystszy. I dlatego mógł być mężem Maryi i opiekunem Jezusa Chrystusa. A dzisiaj wiele dzieci, młodych ludzi zwłaszcza, ma ogromne problemy z czystością. Pamiętajmy o słowach, które Maryja powiedziała do Hiacynty, że najwięcej dusz idzie do piekła z powodu grzechów nieczystych. Seksualizacja kultury, ideologia gender, łatwy i powszechny dostęp do materiałów erotycznych i pornograficznych na pewno jest problemem. A więc warto zawierzyć tę sprawę świętemu Józefowi. Warto zadbać o to, żeby wasze dziecko nie było tutaj poranione, bo jeżeli będzie, to niestety zatrute owoce tych problemów będą szły za nimi przez długie lata. I w końcu święty Józef też jest wzorem wszelkich cnót. I prawdomówność, pracowitość, odwaga, męstwo i można by długo wymieniać. A jest takie powiedzenie, kto z kim przystaje, takim się staje. A więc oby to wasze dziecko trwało przy świętym Józefie. Miało go za swojego patrona. I zachęcam was teraz w tym momencie, abyście oddali swoje dzieci pod opiekę świętego Józefa. Zarówno te, które tutaj są, jak i te, które zostały w domu. Można to uczynić duchowo. Można oddać świętemu Józefowi zarówno te najmniejsze dzieci tu obecne, jak i te dorosłe. I modląc się codziennie o to samo, żeby święty Józef im patronował. Obyśmy tylko wierzyli w to, że on naprawdę działa. I że to już jest nie tylko na waszej głowie, ale na jego głowie. Żeby wasze dzieci zostały zbawione. Dlatego teraz uklęknijmy. I wzbudźmy w sobie intencję oddania świętemu Józefowi i obecnych tu dzieci, tych dzieci, których tutaj nie ma. Teraz ja będę odmawiał modlitwę, a my duchowo łączmy się z treścią tej modlitwy. Święty Józefie, oblubieńcze Boga Rodzicy Maryi, opiekunie i wychowawco Syna Bożego Jezusa Chrystusa, Tobie Bóg Ojciec powierzył opiekę nad Synem swoim i Jego Matką. Ciebie uposażył w liczne dary, łaski i mądrość, abyś jak najlepiej wywiązał się z tego zadania.
co Tobie powierzone jest bezpieczne i chronione. Twoja pokora odpędza duchy nieczyste. Tobie powierzamy obecne tu dzieci i dzieci, które obecni tu rodzice duchowo oddają pod Twoją opiekę. Pokornie prosimy, otaczaj ich ciała i duszę swoją opieką. Chroń przed niebezpieczeństwami i zasadzkami złych duchów. Chroń szczególnie przed szkodliwym wpływem zatrutej kultury. Upraszaj u Boga Ojca wszelkie potrzebne łaski, zwłaszcza łaskę świętości, czystego serca i zbawienia wiecznego. Amen.